Bardzo się cieszę z tej pierwszej nagrody. To dla nas absolutnie no, jakby potwierdzenie słuszności tego pomysłu, który nam chodził po głowie, żeby zbudować bibliotekę taką troszkę inną, taką nowocześniejszą, z pewnymi usługami, również z taką częścią multimedialną. Ten pomysł tak naprawdę wziął się nam z podróży, bo byliśmy w Danii, byliśmy w Austrii, oglądaliśmy tego typu obiekty. Zadałem moim pracownikom takie zadanie. Mówię, słuchajcie, zróbcie tak, żeby była ładniejsza i żeby była nowocześniejsza jak to, co widzieliśmy, i połączcie to wszystko, co widzieliśmy. Obiekt, który przede wszystkim przyciąga ludzi i który daje wiele radości tym ludziom, i to mnie bardzo cieszy, zresztą mi też daje wiele radości, bo kiedy tylko do niego idę, to mam wrażenie, że rzeczywiście jestem w pięknym, ślicznym obiekcie, w takim bardzo nowoczesnym, a jednocześnie przytulnym. Ten obiekt jest obiektem przeznaczonym w takim zamyśle dla seniorów, bo realizujemy tam taki duży program dla 1000 seniorów, szereg zajęć również realizowanych przez bibliotekę. Bardzo zwiększyła nam się liczba czytelników. My mamy w tej chwili około 400 czytelników dziennie. Jeżeli masz wnuczka pod opieką, to możesz przyjść, oddać wnuczka naszym paniom w bibliotece, które mają taką specjalną salę, gdzie są zabawy dla takich dzieci i one potrafią to robić. I w tym czasie iść sobie na zajęcia, które odbywają się w ramach programu dla emerytów. Prowadzimy wspólnie ze szpitalem i z Akademią Medyczną w Warszawie badania profilaktyczne, na przykład badania przesiewowe. I tutaj, żeby uświadomić, jak to jest to popularne, to na przykład badania, które teraz prowadzimy, obejmują około 5000 osób.